Siemka, jestem Jacek, mieszkam niedaleko na opuszczyźnie, mam brata, ale przede wszystkim, jaki temat mnie dzisiaj chciałem poruszyć, to taki, że przede wszystkim y, chodzi o miasta Śląskie. Dużo rzeczy słyszałem o takich rzeczach, jak na przykład, że te miasta Śląskie są zatrute i tak dalej i tak dalej, że są zadymione. byłem w Bytomiu, byłem w Katowicach byłem w piekarach śląskich powiem wam szczerze, że tak warto jest pojechać tam i samemu się przekonać nieważne czy pojedziecie to samochodem czy pojedziecie ten naprawdę niektóre miasta są bardzo, bardzo bardzo, są ładne y Niektóre w miastach są jeszcze budynki pogierkowskie. Uważam, że wspomnienie o historii takich jak czasy czas gierkowskie i tak dalej, i tak dalej, powinno was to zainteresować. Nieważne czy lubicie, lubiliście gierka, czy nie lubiliście gierka, moim zdaniem. I są sytuacje, są miejsca, że naprawdę nie chce się tego oglądać, a są takie, że można obejrzeć. Co jeszcze? Koszt, nie wiem jak w tej chwili, ale koszt pojechania pociągiem to jest w granicach 50-70 zł. Następna sprawa, nie wiem jakby wyszło to samochodem, bo każdy samochód jest inny i każdy samochód inaczej pali. Dajmy na to ważny taki przykład jechania takim samochodem jak Skoda. To jest w granicach 10-15 10 litrów na 100 to jest jakieś 15 litrów. To raz, razy z 5 czy tam 6 zł to wychodzi około 50-60 zł. Na tym to nie koniec. Są piękne okolice, są piękne parki. I teraz chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz następującą, w gwarze śląskiej. Pozdrawiam wiele pozdrowień dla chopów, wiele pozdrowień dla dziełów ze Śląska, a zwłaszcza z piekarz śląski. Ja? Ja. Dobra. Następna rzecz, yy, co by Was zainteresowało, Nocleg. Nocleg, nie wiem jak tam wychodzi, ale gdzieś wyjdzie koło 200 zł. Naprawdę polecam, jeszcze raz polecam sprawy typu pojechania na Śląsk. Nie uważam, żeby Śląsk był brudny czy zadmiony. Śląsk jest naprawdę czysty. Byłem w Bytomiu, byłem w piekarach śląskich i byłem w Katowicach także choćby nawet zobaczyć te czerwone budynki jak to mówią Ślązacy, familoki to jest piękna sprawa zobaczyć poczuć to i poczuć te świeże powietrze no i co jeszcze prosiłbym was o dużo subskrypcji dużo lajków i tak dalej mój Jestem nowy na kanale także myślę, że dostanę trochę lajków. Na dzień dzisiejszy proponuję 5000 subskrypcji. Potrzebuję, bo naprawdę potrzebuję tych subskrypcji i potrzebuję tych lajków. Na tą chwilę jestem po prostu Że tak powiem, jestem po prostu nowy i nie wiem, wiem jeszcze, jakie tematy bym chciał prowadzić, ale uważam, że jeżeli wy mi na, w komentarzach napisacie, napiszecie, jakie tematy by Was interesowały, to bym był bardzo wdzięczny. Dla każdego, który poda fajny temat, oczywiście. Po wybi wybierzeniu przeze mnie postaram się coś przygotować. Nie liczę na to, że prześlecie jakiś. No, przede wszystkim liczę na to, że prześlecie jakiś temat. Na tym bym po prostu zakończył. I co jeszcze? Bo jeszcze mam trochę, trochę czasu. Mm. Moje miejsce, aha, druga sprawa, zapraszam też do mojej miejscowości, do Nysy. Przede wszystkim to jest piękne, nowoczesne miasto, zrobiło ostatnio nowoczesne. No to są za zabytki i, i zapraszam naprawdę bardzo, bardzo serdecznie do Nysy, jest dużo kościołów, jest dużo parków. Teraz są remontowane ulice, także po nie wiem, no może do w przyszłym roku, jakbyście przejechali na wakacje, jest piękne jezioro. Niektórzy twierdzą, że to może, ale to tak w Żartach oczywiście. No i jest piękny, zrobiony, zrobiony i robiony jest rynek. Mi będzie się podobał, jest y, też wiele funkcji, takich m, funkcji, zabytków historycznych, jak na przykład y, cza, za czasów napoleońskich, czy coś w tym rodzaju. Zawsze na koniec sierpnia, pod koniec sierpnia odbywa się wielka bitwa o Fortnysa. Też serdecznie y, bym chciał Was zaprosić, moich kochanych słuchaczy i... I co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, na razie tyle. Proszę o subskrypcję, proszę o, yy, yy, o lajki. Na tym, na, na razie trzymajcie się i do usłyszenia.